Drodzy bracia i siostry, zupełnie nie przewidywałem tego, że ta Ewangelia nam wypadnie w tym momencie naszych rozważań na tej mszy o północy, ale Duch Święty nam pomaga, wierzę w to mocno, w tych rekolekcjach. Proszę zwrócić uwagę, mamy właśnie taką sytuację, o której mówimy. Dwóch apostołów chce być wielkimi i bardzo dobrze. Facet musi chcieć być wielkim, tylko nie w sprawach. Panowie się nieraz licytują, ile wypiją, kto tam, jak tego. Nie, to jest żadna wielkość. Prawdziwa wielkość. Autentyczna wielkość. Mężczyzna jest stworzony do rzeczy wielkich. I oni też chcą być wielcy. Jedni chcą zasnąć po prawicy i po lewicy Pana Jezusa. Ale co robią? Mamusie wysyłają. Mama tam idzie, mama tam pogada z tym Jezusem. Jezus od razu wie, że to nie jest jej inicjatywa, tylko że oni, kiedy ona do nich mówi, Panie, spraw, aby moi synowie zasiedli, to Jezus już w ogóle do niej się nie odzywa, tylko od razu do nich mówi, nie wiecie, o co prosicie. Pewnie gdzieś tam za drzewem stali i patrzyli, czy mamusi się uda załatwić, czy mamusi się nie uda załatwić. To jest właśnie, drodzy bracia i siostry, to jest właśnie to. Tylko coś powiem na pociechę. To, co ksiądz powiedział celebrant we wstępie do mszy świętej. Oddali potem za Niego życie. Byli jeszcze chłopcami. Ta scena to oni są jeszcze malutkimi chłopczykami. Już dorośli faceci. Ale w sercach są chłopcami. Ale potem tak ich życie się potoczyło, tak zaufali Chrystusowi, taką pracę duchową zrobili, że oddali życie za Jezusa. Stali się naprawdę mężnymi wojownikami. Jest to nadzieja dla nas wszystkich i dla was, drogie Panie, które jesteście nieraz zdruzgotane w poczuciu swojego piękna i dla nas mężczyzn. To może się zmienić. Może jeszcze w tym tygodniu, bo prosiłem mamusiu, załatwi mamusiu, mamusia się wstawi, mamusia to, mamusia tamto. 3 razy na godzinę mamusia. To może się zmienić i możecie wy i ja możemy się stać takimi bohaterami. Tylko my musimy mieć diagnozę. Na początku trzeba rozpoznać chorobę. Wtedy można ją leczyć. Jaka może być przeszkoda w tej inicjacji? Ta inicjacja jest konieczna. Od wieków chłopcy patrzyli na swoich ojców i to, co ja wam mówiłem na końcu konferencji, chcieli widzieć ojców ogromnych. Wiecie, jaka to jest tragedia, panowie? Może wielu z was to przeżyło. Widzieć swojego ojca pijanego. Ojciec, który ma być wielki, twardy, mocny, leży w przedpokoju i nie może, wymiotuje. To jest dla chłopca szok. Ile razy chłopcy mówią, tato, tato, wstań, tato, ty nie możesz. A tata nie może ani ręką, ani nogą ruszyć. To jest dla chłopaka tragedia. Tata ma być silny. Ile, tak Pan Bóg to wymyślił, że chłopiec jest przy ojcu i tak było na wsiach nieraz. I tak jest i dzisiaj. Chłopak widzi, tata jaki silny, tata jedzie traktorem, tata tam jakiegoś byka, tata orze ziemia. Tata. Czy chłopak, który przy warsztacie się wychowywał rzemieślniczym ojcem. Ale z chwilą rewolucji przemysłowej ojcowie poszli do pracy i chłopcy zostali sami w domu z mamą. Tata często wraca z pracy, synek leci, tato, tato, zobacz, mam tu 2 kolty, tato, tu mam rower. Syneczku, daj tatusiowi teraz spokój, tatuś jest zmęczony. To jest często jedyny komunikat ojca do syna. Tatuś jest zmęczony, tatuś się idzie położyć. I co się wtedy dzieje, panowie i drogie panie, że całą sprawę wychowania syna przyjmuje matka. I to jest bardzo niedobrze. Często jeszcze ona nie chce oddać syna ojcu. Jeszcze ojciec się tam stara coś zrobić, ale ona nie chce oddać syna ojcu. Dlaczego? A powinna to zrobić. W kulturze żydowskiej zadanie ojca to było zabrać syna matce. Zabrać syna matce, bo jak nie zabrała, to chłopak był kaleką potem. Otóż bardzo często jest tak w małżeństwie, że kobiecie się z mężem nie układa. No nie układa, bo miłość do męża jest trudna. Miłość małżeńska jest bardzo trudna. O nią trzeba dbać, trzeba być pokornym. I wtedy cała energia idzie w dziecko. Facet idzie na bok, a cała energia idzie w dziecko. Pamiętam, jak mi jeden świecki pan z Siedlec mówił, proszę księdza, niech ksiądz to ludziom przypomina. Mąż jest ważniejszy od dziecka. Odruchowo wygląda odwrotnie. To dzieciątko, takie maluteńkie, taki niemowlaczek, to stary to se da radę. On tam w kuchni coś w lodówce znajdzie. A dzieciątko trzeba nakarmić. Nie, drodzy Państwo. Mąż dla żony i żona dla męża są ważniejsi niż dzieci. Dlaczego? Z dzieckiem nie masz sakramentu, z mężem masz. Dziecko za 20 lat pójdzie w świat. Mąż zostanie. I dziecko w naturalny sposób, z dzieckiem ta miłość, przynajmniej w pierwszych latach jego życia,
jakoś się utrzymuje. Dzieci kochają mamy, bo mamy dają jeść, mamy się opiekują, dzieci się boją. To i z dzieckiem pójdzie, a z mężem nie. Z mężem wystarczy pół roku zaniedbania miłości i już jest po małżeństwie. Dlatego, ale powtarzam, miłość małżeńska wymaga wielkiej pokory i żona się musi przed mężem upokorzyć i mąż przed żoną. A miłość rodzicielska, miłość matczyna nie wymaga pokory. Matka jest dla dziecka wszystkim. Ono odruchowo mamusię łapie, przytula. Matka panuje nad dzieckiem zupełnie. Od niej wszystko zależy. Całe życie dziecka zależy. Ona zna słabości dziecka. Ona zna jego czułe punkty. Ona wie, jakie dziecko lubi kisielek, czego się boi, co go boli. Ona wie, co zrobić. Matka jest pierwsza przy dziecku i pierwsza może dziecko przechwycić. Nawet w stronie... Mi kiedyś ktoś tłumaczył od strony nawet erotycznej. Proszę Państwa, ja nie jestem kobietą, nie mam dziecka, ale wy jesteście mamami. To jest dla matki, dla kobiety niesamowite uczucie, jak ona to dziecko ciągle tuli, głaszcze. To dziecko jest takie cieplutkie, takie milutkie i ona jak tą pierś się, to jest dla matki wielkie przeżycie. I za kolanka mamusię łapie, i za tu łapie, i upsy. I kobieta cały dzień, która jest dzieckiem, namęczy się, natrudzi, ja nie chcę tego przedstawiać jako sielankę, ale ma tyle pieszczeń, tyle pocałunków, tyle przytuleń do piersi, na kolanka. Chłop przychodzi w nocy i chce się do żony dobrać. Ona mówi, weź te łapy. Ale ja się chcę z tobą pokochać. Ja już się cały dzień kochałam. Ja jestem tak wycałowana, wypieszczona, wyściskana. Jeszcze śliną, tu mam dzieciacko, tu mnie całował, tu mnie całował. I mąż mówi, to ja też chcę dziecko ucałować. Bierze ten chłop te ręce od traktora, jeszcze olejem pachną. A weź te łapy, gdzie by on wypudrowany już jest? Nie dotykaj mi go. Drogie panie, dziecko musi znać zapach ojca. Dziecko musi znać zapach ojca. Dziecko od początku wie, która to jest mama. Jak to? No to co mnie urodziła? Dziecko zna zapach mamy, dziecko zna ciało mamy, no mama karmi. Ale dziecko nie za bardzo się orientuje, który to jest ojciec. Ojciec znika na parę godzin. W domu często jest dziadek, mieszka brat, jakiś wujek i dziecko widzi paru facetów i nie wie, który to jest tata. I dziecku trzeba tatę pokazać. Pokazać przez wywyższenie jego pozycji w domu. Oczywiście ja wiem, że to jest wiele skomplikowanych rzeczy i nie można ani mężczyzn, ani kobiet, ani nikogo rozpieszczać, ale powiem to na przykładzie. Ksiądz Mirosław Orzechowski z Wrocławia to mówił, jak klerycy szli na pielgrzymce i zatrzymali się na wsi i gospodarze zaprosili kleryków na obiad. I oni weszli do pokoju, gospodyni mówi, księża siadają, to klerycy, ale mówiła do nich per księża. Księża sobie siadają, zaraz podaje obiad. I oni usiedli. I wchodzi taki kajtek mały i do kleryków mówi, tu się nie siedzi, tu siedzi tata. No więc oni się przesiedli, przyszedł tata, pomodlił się. Ojciec poprowadził modlitwę, mimo że księża byli w domu. Usiedli przy stole i synowie mówią, tato, można rozmawiać? Można. Ojciec miał miejsce w domu. Oczywiście na takie, panowie, na takie miejsce trzeba zapracować. Ale ktoś złośliwie powiedział, bardzo często miejscem ojca w domu jest lodówka, gdzie oparty łokciem o lodówkę utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. Takie jest miejsce ojca. Ale w tym domu, jeden z księży opowiadał, że jak była burza, tak jak wczoraj były te burze, to on bardzo lubił ten ksiądz burzę i otworzył sobie okno i stanął w oknie. Pioruny walą i chłopczyk podszedł i stanął obok księdza. A ksiądz mówi, a ty się tak burzy nie boisz? Nie, bo tata jest w domu. Jak tata jest w domu, to nie ma zmiłuj się, nie ma burzy. I proszę Państwa, natomiast wrócę do tego wątku. Kobieta często przejmuje dziecko, co jest bardzo łatwo zrobić. Kobieta to jest bardzo łatwo. Mężczyzna nie ma szans w tym starciu o dziecko, jeśli nastąpiła konfrontacja. Bardzo często jeszcze nastawia źle dziecko do męża. To też jest grzech bardzo poważny. Proszę Państwa, jak mi jedna pani opowiadała, że jej mąż wrócił kiedyś pijany do domu. No zdarzyło się. Naprawdę mu się zdarzyło. Proszę księdza, jak ja próbowałam to ukryć przed dziećmi. Idźcie do siebie, tatuś jest chory. Zostawcie teraz tatuś. Ja tego męża do pokoju transportuję. On mi tu wymiotuje. No rano mnie przepraszam na wszystkie świętości. Ale mówię, wiesz, dzieci cię na szczęście nie widziały. A ile matek robi odwrotnie? Chodźcie tu dzieci, chodźcie, patrzcie, o, leży wasz tatuś, przyjrzyjcie się, to jest wasz tatuś właśnie, zapamiętajcie, to jest wasz tatuś, przyjrzyjcie się. Proszę Państwa, uśmiechacie się, grzech ciężki. Moim zdaniem grzech ciężki. Nie to rzecz przed dziećmi ukryć, tylko nie tak. I jeszcze kobieta uzależnia chłopca od siebie. Ty, mamusi, nigdy tego nie zrobisz, prawda?
Powie, ty będziesz dla... Ty mamusi nigdy nie zostawisz, prawda? Ty zawsze będziesz z mamusią. No ucałuj mamusię, uściskaj mamusię. To jest straszne. I ten chłopak uczy się, jak pisze John Elsie w swoich książkach, najgorszej rzeczy, jaka się facetowi może trafić. Uczy się, że jego męskość potwierdza kobieta. A kobieta nigdy nie potwierdzi męskości mężczyzny. Panowie, nigdy nie chodźmy po siłę do kobiety. A to się zdarza często. Chłopak ma kłopoty, idzie do dziewczyny, no pociesz mnie, no przytul mnie, no pogłasz mnie, no ja ci powiem wszystkie swoje tajemnice, tylko ty bądź ze mną, kieruj mną, da, bo ja nie daję rady. Panowie, nie. Można pomóc, pomódl się za mnie żoną, bo mam trudny czas, pomóż mi tam, choruję coś, oczywiście. Ale nigdy kobieta nie może stać się kierownikiem duchowym faceta. Nigdy. Tylko mężczyzna. Bo jak się mężczyzna uzależni od kobiety, nie w sensie seksualnym, ale duchowym, to zginie. Zginie. I proszę zwrócić uwagę, co się po tym dzieje, jak taki uzależniony chłopak od kobiety spotyka się z dziewczyną, która też nie wierzy w swoje piękno. Ona chce koniecznie usłyszeć, że ona jest piękna, że on ją kocha. On chce koniecznie przy niej się wykazać, że jest facet. Za bardzo dużo to on nie umie zrobić, ale może ją doprowadzić do orgazmu. To jest jego szczytowe osiągnięcie, jakie potrafi zrobić, że ma na niej jakieś wrażenie robi. I proszę Państwa, ona mówi tak, no poproś, to dostaniesz. No to on jest grzeczny, no to dostaje, no to jeszcze raz jest grzeczny. Zakochani są w sobie po uszy. Tylko po ślubie on przychodzi do niej, mówi, przytul mnie, pogłasz mnie. A ona mówi, ty, ja cię nie będę wiecznie tulić, ja cię nie będę wiecznie głaskać, ty weź się za robotę, to już mnie nie kochasz, tak? To pójdę do koleżanki z pracy. A koleżanki z pracy tylko czekają. I koleżanka z pracy też tuli, 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 ale potem mówi, ty stary, ja cię nie będę tulić, rozwódź się z tą żoną, albo się ze mną zwiąż, albo to już mnie nie kochasz, tak? To do trzeciej, do czwartej, do piątej, do szóstej i z kwiatka na kwiatek. I ciągle szuka, żeby w końcu poczuć, że jestem facetem i nigdy tego nie znajdzie. Kochani, jest taki amerykański rockman, to już starszy gość, on kiedyś napisał taki utwór Secret Garden, sekretny ogród, gdzie pisze tak, do mężczyzny, o kobiecie, jak ją poprosisz, to ona cię wpuści w swoją kobiecość. Jak ją poprosisz, ona da ci pocałunek. Jak ją poprosisz, to ona cię tam wpuści. I jak ją poprosisz, to ona ci da. I ostatnie zdanie. A ty będziesz ciągle milion mil od tego, czego szukasz. A szukasz męskości. Szukamy męskości, szukamy mocy, szukamy siły. Tego szukamy. I drogie Panie, ja broń Boże nikogo nie sądzę, nie znam Was, mówię to w ciemno, ale ja spotykam wiele kobiet. Jak przychodzi do mnie kobieta, mówi, proszę księdza, mój mąż jest nieodpowiedzialny, niczym się nie zajmuje. Tylko telewizorek, piwko, tylko... Proszę Pani, czy Państwo współżyliście przed ślubem? Oj, proszę księdza, co to ma do rzeczy, to już było 30 lat temu. Ale czy Państwo współżyliście przed ślubem? Tak. To Pani przejęła nad nim władzę. Bo zgodzicie się Państwo, teraz wprawdzie świat już staje na głowie i to różnie bywa, ale jeśli chłopak zaczyna współżyć z dziewczyną przed ślubem, robi się natychmiast grzeczny. On całą niedzielę do niej, kochanie, kupię ci lody, zagram ci na gitarze, co sobie tylko życzysz, bo wie, że jak będzie grzeczny, to wieczorem dostanie nagrodę. Natomiast chłopak, który nie wchodzi w seks z dziewczyną przed ślubem, jak ona zaczyna jakąś grę robić, to mówi, słuchaj, uspokój się. Taki, który liczy na nagrodę wieczorem, nie powie, no bo jej podpadnie, to lepiej nie ryzykować. Natomiast chłopak i dziewczyna, którzy nie wchodzą w seks przed ślubem, są wolni, po prostu są wolni i nie prowadzą żadnej gry. Dlatego w czasach, o których mówię, teraz powtarzam, to się trochę zmienia, bo to już świat na głowie staje. Na czym polegało to przejmowanie władzy przez dziewczynę? Że jak jechali w góry, to chłopak załatwiał karimaty, puszki, konserwy, bilety. Tylko miał do dziewczyny jedno pytanie. Słuchaj, kochanie, czy zamówić dwa pokoje jednoosobowe, czy jeden dwuosobowy? To już kobieta decydowała. I przejmowała władzę. No jak będziesz grzeczny, to może się zastanowię, może tam dwójkę weźmiemy. I chłopak się robił taki pikuś. I potem po ślubie był nieodpowiedzialny, proszę Państwa. Dlatego czystość daje wolność, a wolność daje siłę. Proszę to zapamiętać. Smutne to są widoki. Zresztą Państwu mówiłem,
Kiedyś mój kolega zaczął kolędę, zawsze zaczynał w bloku z tej strony od klatki schodowej, a w którymś roku mówi, a zacznę od tej, od 16. I zastukał do faceta, który był totalnie zaskoczony i mówi, ojej, ksiądz, spodziewał się gdzieś o 9. A ksiądz mówi, a pan przyjmuje? No przyjmuje, ale żony nie ma. A mogę wejść? Może ksiądz wejść, ale żony nie ma. A pan ma dzieci? Mam. Ile? No żony nie ma, no właśnie, mówi. A do jakiej szkoły oni chodzą? To dowód wyciągnął, żeby datę urodzenia sprawdzić. Proszę Państwa, to są takie widoki właśnie czegoś, co jest bardzo niepokojące i czegoś, co, do czego zmierzam. Trzeba te mechanizmy sobie uświadomić i w pokorze się z nich wycofać. Trzeba się z pewnych rzeczy wyspowiadać. Trzeba, kogo trzeba przeprosić. Dlatego się małżeństwo często nie może uzdrowić.